Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. I tak jest tu przez cały dzień. 130 dzieci w 6 oddziałach. Obowiązkowo część dnia spędzają na świeżym powietrzu. Jedna grupa wraca, druga wychodzi. W gminie Skoczów trwają zapisy do przedszkoli. Choć rodzice mogą swoje pociechy zgłosić przez cały miesiąc, to w większości placówek listy są już pełne. Od paru lat obserwujemy wzrost dzieci i rzeczywiście nie ukrywam, że jest problem. To znaczy, staramy się przyjąć jak największą liczbę dzieci, natomiast nie możemy przyjąć więcej niż 25 do jednego oddziału. W całej gminie jest 11 przedszkoli i 830 miejsc, a zameldowanych dzieci w wieku przedszkolnym o ponad 200 więcej. Dlatego na początku kwietnia zbierze się komisja rekrutacyjna i wytypuje, które maluchy dostaną przedszkolny przydział. Pierwszeństwo mają ci, którzy mają obowiązek, czyli 5- i 6-latki. W następnej kolejności na przedszkole dla swoich pociech mogą liczyć rodziny zastępcze oraz rodzice, którzy pracują, są niepełnosprawni lub samotnie wychowują dziecko. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola w momencie zapisu, jest zarezerwowane, jest umieszczane na liście rezerwowej. I później nie wszystkie dzieciaki od 1 września przychodzą do tego przedszkola, niektóre rezygnują. Także w miejsce tych dzieci wchodzą dzieci z listy rezerwowych, a jeżeli już nie ma kompletnie miejsca, no to niestety dzieci zostają w domu. W zeszłym roku w domu zostało aż 40 dzieci, ale na budowę czy rozbudowę istniejących przedszkoli się nie zanosi. Za 2 lata 6-latki obowiązkowo zasilą uczniowskie szeregi i w przedszkolach automatycznie zrobi się luka. Trochę dzieci odejdzie, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jesteśmy optymistami. Ci, dla których zabrakło miejsca w państwowym, mogą spróbować w prywatnym, choć i tu trzeba liczyć na łódź szczęścia. Jedyne prywatne przedszkole w Skoczowie, Chichopotam, rekrutację przeprowadziło już w styczniu. Miejsca rozeszły się jak gorące bułeczki. Nie mam problemu z naborem. Wydaje mi się, że nie jest dużo droższe niż przedszkole publiczne. Przedszkole jest czynne od 2 do 7 rano do 17.30. 4 razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku język angielski, w piątek zajęcia z panią logopedą. Za taką opiekę zapłacimy miesięcznie 310 zł. To około 100 zł więcej niż podstawowa opieka w przedszkolu państwowym. Mamy w swojej ofercie rytmikę dla dzieci, język angielski. Prowadzone są również kółeczko teatralne, kółeczko plastyczne. Co tydzień 6-latki wyjeżdżają na basen. W większości sąsiednich gmin jest ten sam problem. W wielu przedszkolach, w których odbywają się zapisy, już zgłoszonych jest więcej maluchów. Hanna Blokasz-Bacza, portal OX.pl.